znajdujemy się na placu budowy hali targowej Warzywniak w Stalowej Woli. Na jakim etapie prac Państwo jesteście w tym momencie? Już zbliżamy się do końca, także zostały nam tylko wewnątrz budynku i dokończenie elewacji. Hala warzywno-owocowa została wyposażona w drewniany, półkolisty dach, szklane fasady. Nowoczesny obiekt ma wymiary 15 na 47 metrów. Powstaje z myślą o tych, którzy na stałe pracują w rejonie hali targowej. To ukłon zarówno w stronę kupców, jak i mieszkańców, którzy bez względu na pogodę w godnych warunkach będą mogli robić zakupy w tym miejscu. Wewnątrz budynku ma znajdować się 21 stanowisk, z czego 4 będą zamknięte, 8 umieszczonych zostanie przy ścianach, a 9 po środku. Obiekt został zaprojektowany w ten sposób, by w przyszłości, gdy zajdzie taka potrzeba, można go było rozbudować. Jeśli chodzi o koszty, jak to wygląda? Wartość robót budowlanych, budynku i infrastruktury towarzyszącej do tego budynku to jest około 4,3 miliona złotych. Natomiast jeszcze wchodzi w rachubę te drogi, parkingi, które jest to oddzielne zadanie i wartość tych robót około 3,5 miliona złotych. W tym miejscu, co stoimy, tych miejsc parkingowych dość dużo. Od strony ściany szczytowej budynku są też miejsca parkingowe, no i tu będą jeszcze przy wjeździe głównym. Finał wszystkich prac planowany jest na wrzesień bieżącego roku. Wszystko na to wskazuje, że wielkie otwarcie będzie mieć miejsce w zaplanowanym w harmonogramie terminie.